Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Witam Was w dziesiątym odcinku podcastu BTS Design. Odcinku w jakimś sposób szczególnym dla mnie, bo dziesięć odcinków to jest, zdaje się, wyjście z tak zwanej Doliny Śmierci. Doliny Śmierci, czyli takiego okresu, przy którym prawdopodobnie może tutaj jakby ten zapał do budowania takich rzeczy zniknąć. Jest to dziesiąty odcinek, więc mam nadzieję, że to przejście przez tę dolinę już jest za mną. Odcinek, mam nadzieję, również dla was będzie dosyć ciekawy. Dzisiaj moim gościem jest Andrzej Krzywda. Cześć Andrzej. Cześć Mariusz, witam wszystkich słuchaczy. I dla odmiany nie będziemy rozmawiać o, o eventach, być może, przynajmniej to plan jest troszeczkę inny, bo dzisiaj z Andrzejem chciałem porozmawiać o, o refaktoryzacji, o wychodzeniu z, z błędnej decyzji, o modyfikacji projektu względem czasu. Także zapraszam was na kolejną godzinę podcastu. Wasza firma Arken jest znana dosyć mocno w światku railsowym. Z drugiej strony, moje postrzeganie światka railsowego jest może też krzywdzące ale że ten światek jest bardzo mocno poklejony, że tak powiem, z, z, z innymi rozwiązaniami niż to jakby się wcześniej pojawiały. To znaczy, bardzo często railsy są kojarzone z, z Active Recordem, ze sklejaniem logiki z, z modelem w bazie danych. Chciałbym dzisiaj o tym temacie z tobą, z tobą porozmawiać, bo z jednej strony jakby widzę olbrzymie, olbrzymią zaletę takiego, takiego podejścia, kiedy to wszystko pozwala bardzo szybko bootstrapować firmę i bardzo szybko weryfikować pomysły biznesowe, ale z drugiej strony mam taką myśl, że prawdopodobnie też może przyjść taki moment w czasie, kiedy takie podejście po prostu zaczyna gdzieś tam doskwierać osobom, które to rozwiązanie gdzieś tam, gdzieś tam rozwijają. Ja o tym chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać. Więc pytanie nas na co na so, jak to jest faktycznie w tym światku rysowym? Te rzeczy są faktycznie tak mocno ze sobą poklejone? Tak. Nawet nie wiem, czy można coś nazwać skrzywdzącą opinią, bo to jest po prostu prawdziwa opinia o świecie rysowym. Aczkolwiek ja i myślę, że Arkansas mamy trochę taką misję, aby ten wizerunek też zmieniać świata Rubion on Rails. Wiele projektów railsowych po prostu z natury to są takie. Prototypy, takie startupy, takie walidacje pomysłów biznesowych. No i ten cały wzorzec Active Record po prostu mega to wspiera na początku. Więc wszystkie rel projekty są faktycznie takie troszkę połatane tym Active Recordem, krót na kródzie generalnie. No i dopiero gdzieś po iluś miesiącach pracy nad developmentem przychodzą, przychodzą takie chwile, kiedy ludzie widzą, że te wzorce typu Active Record one tak się dobrze nie skalują, jeśli chodzi o złożoność. Tak, wzorzec Active Record, tak pozwól, że się wyjdę w zdanie. Wzorzec Active Record, jak byś go tak w dwóch zdaniach zarysował? Wzorzec Active Record może nawet jest antywzorcem. <laughs> to są te połączenia dwóch rzeczy, czyli pierwsza rzecz jest taka, że, że mamy obiekt, który reprezentuje wiersz z bazy danych. No to, to powiedzmy jeszcze nie jest jakieś kontrowersyjne. I, ale druga rzecz jest taka, że jakby z definicji to łączymy z logiką biznesową w tym obiekcie. I, i, tak, i tak ja rozumiem wzorzec projektowy Active Record. Czyli to trochę ułatwia, nie wiem, szybkość tworzenia, ułatwia to, że tego kodu jest mało, ułatwia to, że to koncepcyjnie jest bardzo proste, tak się wydaje, przynajmniej na początku. Proste przez pewną znikomą ilość bytów, jaką wytworzymy w tym kodziku, bo jakby, jeśli mamy gdzieś koncept klientom, to ten klient po prostu jest jednym wierszem w tabelce zawsze i będzie otoczony jakąś logiką biznesową, najczęściej w postaci jakichś frameworkowych walidacji. I więc framework Ruby on Rails daje nam warstwę HTTP, no powiedzmy to mniej istotną, daje nam warstwę bazy danych, no to już bardziej istotną w tym, z tego punktu widzenia, no i daje nam pewien zestaw narzędzi do implementowania logiki biznesowej, co już oczywiście dla każdego architekta brzmi podejrzanie, bo to jest jakiś już wtedy coupling do, do frameworka. Wiesz, jakby moje doświadczenie z rejestrami, bo to, teraz chyba, że dobrze kojarzę, że to jest wersja piąta tego, tego Szósta frameworka? Szósta wyszła niedawno. Szósta, no hmm. widzisz, nie? Jakby jestem daleko hmm. od tego świadka. Moje doświadczenie to jest wersja 1.2.3. Plus okay. jeszcze MERP, to są moje wiesz, klimaty, i pewnie już po nazwie Merp już możesz pewnie osadzić, jakby mnie, mnie gdzieś, tam, gdzieś tam w czasie. To historia. Ale zawsze gdzieś tam kojarzyłem faktycznie, że jakby ten, 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 ten wzorzec i, i, i podejście tego, tego Active Rekordu, pozwoliło mi bardzo szybko te aplikacje sobie faktycznie budować na samym początku. Poprzez to, że istnieje ogromna, po prostu ogromna ilość jakichś pluginów, które wystarczyło gdzieś tam dodać do tego modelu, żeby mieć, nie wiem, jakieś strukturę drzewa zagnieżdżonego, jakiś zbiór itd. i tak dalej. To faktycznie bardzo szybko gdzieś tam, gdzieś tam, jakby pozwalało ten projekt pchać do przodu. Nie? Ale z drugiej strony, kiedy ten projekt zaczynał gdzieś tam Rosnąć biznesowo, czy to było związane z, z nie wiem z jakąś tam skalą tego biznesu, z tym, że gdzieś tam pivot się zrobił po drodze, to gdzieś mnie zazwyczaj ten, ten aktyw jakoś zaczynał gdzieś tam uwierać i to takie poklejenie tej warstwy, faktycznie tej takiej logiki biznesowej, której na początku jakoś nie było specjalnie dużo, z tą warstwą, tą bazeną, nagle zaczynałoby gdzieś tam postuwać, troszeczkę troszkę bolesne, nie? jakby. Y Firma, którą ty prowadzisz, nie, czyli Arken no wiesz, renomę taką macie, że jesteście specjalistami od wychodzenia z czegoś takiego. Mhm. I pytanie w ogóle tutaj pojawiało się takie: to kiedy warto w ogóle wychodzić z takiego, z takiego podejścia? Kiedy to zaczyna być faktycznym problemem, przy którym będzie tutaj, wiesz, jakby uzasadnione jakby ponoszenie jakichś wydatków inwestycyjnych na to, żeby teraz to, to po prostu odciąć? Wydaje mi się, że wiele projektów rysowych dociera do momentu no te udane, które ty powiedzmy jakoś rynek zweryfikował, jakoś biznes się udał, kiedy nie ma innej opcji, właściwie trzeba wyjść. I tutaj jest bardziej kwestia, jak wychodzić, niż czy wychodzić, bo to już praktycznie każdy zespół rysowy, z którym się spotkałem, jak się zderzył z tą ścianą tego poklejenia w pewnym momencie i właśnie problemu z piwotem, problemu z dawaniem nowych funkcjonalności, no to jest bardziej kwestia, w którą stronę próbują. Wybrnąć z tej sytuacji. Natomiast raczej mało jest dyskusji, mało kto broni tego przy dużych projektach. Znaczy, jedyny kto broni, niestety, to jest nasz charyzmatyczny lider David Heinemeier-Hanson i on, um, czyli DHH, czyli twórca, mm -hmm, Ruby on Railsa, mm -hmm. tych co nie wiedzą, no to on ma ten nasz twój, swój sztandarowy produkt o nazwie Basecamp, czyli taki project management tool. I oni właściwie co jakiś czas go tam przepisują, ale za każdym razem robią to w Active recordzie, więc nazywają to, to jest takie the Rails Way. No i oni są dumni z tego, że za każdym razem im to dobrze wychodzi, tylko że jak implementujesz po raz któryś tą samą domenę, któryś, po któryś raz ten sam model biznesowy, no to powiedzmy, że nawet tym Active Recordem faktycznie da się to pokleić, bo oni już tak trochę wiedzą, jak to porobić, więc myślę, że im to faktycznie dobrze wychodzi. Natomiast w sytuacji w jakiej są wszyscy inni programiści, czyli trochę nie mamy takiego komfortu ciągle przepisywać tej samej aplikacji, tej samej domeny, no to my musimy nadążać za zmianami biznesowymi, nie? i to jest trochę inna sytuacja. I te zmiany biznesowe też ściągają nas w stronę, która nie, nie, nie od razu jest oczywista. Nie? nie od razu wiemy o co chodzi. Musimy to napisać kawałek tego, trochę zmienić, trochę wrócić, trochę tam poszerzyć, to wszystko. Więc to poklejenie no, mega utrudnia. I to właśnie to, to co ty dodałeś do tych moich dwóch cech, czyli baza danych plus logika, logika biznesowa, to ty dodałeś jeszcze te pluginy zewnętrzne, e, czyli u nas się nazywa już teraz Gemy. To, to, to tworzy taką trójcę, którą ja bym nazwał właśnie, że to jest Derail way. To jest pewien sposób, pewne, pewien, pewien sposób myślenia. Nie nazywam tego architekturą, <laughs> ale, ale jest to pewien <laughs> sposób myślenia o tworzeniu programowania i to jest jakby całkiem poprawny sposób do tworzenia e, właśnie jakichś pewnych MVP. Natomiast kiedy warto wychodzić? No, wtedy, kiedy już no powiedzmy od programistów do, do, dociera ten sygnał, że, że tutaj się nie da, albo widzimy efekt tego, że, że po prostu no to klasyka gatunku, bugi się pojawiają, e, zmiana wymagań, programiści co chwilę coś wspominają o jakimś refactoringowym sprincie i jakby ciągle jest debata. E, no bardzo wielu ludzi w świecie realistowym nie ma jakiegoś ogromnego obycia architekturalnego, więc troszkę też ludzie się kręcą w kółko, wydaje im się, że, że jak ten Active Record rozproszą na, na mikrousługi, na mikroserwisy, to to w jakiś sposób rozwiąże problem, a to tylko ten problem pogłębia najczęściej. My, 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 jako Arkansas, wbijamy najczęściej w momencie, kiedy firma już generalnie zarabia, nie? czyli jest trochę taki z biznes, biznesowej strony patrząc, to jest ten etap najczęściej, kiedy albo już mówimy o dużych sumach w venture capital, albo mówimy o sytuacji, kiedy firma już żyje ze swoich pieniędzy, no bo my uderzamy głównie na rynki amerykańskie i zachodnie. Więc już jest zwykle ten model biznesowy mniej więcej ustalony. To zawsze i tak oznacza, że będą dochodziły wymagania. Ale powiedzmy, że to już nie oznacza, że pivot jest non-stop, tak jak w tych pierwszych fazach. Więc my podchodzimy z dużym szacunkiem do zespołu, którzy się prze przepiwotowali przez różne pomysły, czyli zespół techniczny na początku. Natomiast my się specjalizujemy w tej, w tej późniejszej fazie. Wiesz co, Zastanawiam się, jak taki proces może wyglądać. Nie w sensie wychodzenia z tego legacji, bo legacji, wychodzenia z takiego konceptu. To jest legacji, to, to jest legacji. <grym> bo, bo z jednej strony jakby podejrzewam, że po takim, wiesz, jakby tam czasie, y, jakby zaznajomienia się z tą domeną, kiedy ten kod już jakby sporo tego kodu zostało napisane i, i zweryfikowane też biznesowo, no to też świadomość w głowach deweloperów, jak ten biznes działa, jest dosyć duża. Nie? Przynajmniej powinna być. I teraz. I, jak teraz tutaj będzie wyglądała taka typowa droga? Zacznijmy od tego waszego ekosystemu, czyli, czyli, czyli Rubiego i Railsów, do tego, żeby, żeby przejść na jakąś być może istni, in, inną architekturę, która być może będzie faktycznie tutaj pozwalała te, te, nie wiem, założenia biznesowe szybciej realizować lub jakieś tam założenia techniczne. Dla zespołu, to macie jakiś taki wystandaryzowany, no, może w cudzysłowie, wystandaryzowany proces, przez który jakby przechodzicie? Czy za każdym razem to jest tak unikalne, bo mój projekt jest unikalny, <laughs> że, że tego się nie da ubać, wiesz, jakieś ramy i powiedzieć, dobra, to, to wygląda tak, 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 tak i tak. No można powiedzieć, że to jest ustandaryzowane, bo myśmy, jak uczyliśmy się tych wszystkich technik wychodzenia z, z tych rejsowych problemów to my dużo dokumentowaliśmy w postaci książek, więc mamy całkiem sporo książek napisanych wokoło różnych problemów, jakie wynikają z projektów realistowych poplątanych, najczęściej wokoło Active Recorda. Mm, ale tak od razu dodam dla tych, którzy może mniej się interesują realistami, to są dokładnie te same problemy, które są we wszystkich frameworkach, czy to w Java, czy w PHP, czy czymś innym, czyli są te same, te same kategorie problemów mm, i bardzo mm, często mm. ORMy w tych światach też są zbliżone do Active Recorda. Um, więc są, można powiedzieć, ustandaryzowane rzeczy. To, Co jest pięknym i jednocześnie przekleństwem świata Rubion Reals, to jest pewnego rodzaju unifikacja, czyli wszystkie projekty Rubion Risy wyglądają tak samo, więc i też są zepsute w ten sam sposób. Co nam ułatwia życie? Powiedzmy, że mamy w głowach jakiś zestaw, nie wiem, 50 antypaternów, czy tam kilkudziesięciu antypaternów, które w, świe w świecie rajsowym regularnie widzimy. I dla nas, jako firmy, która często przychodzi z zewnątrz i dołącza do istniejącego zespołu, nam jest troszkę łatwiej ocenić. Aha, antypater numer 5. nie? Jakby current user jest wzorcem, który wszędzie tam dominuje w kontrolerach. I, i my już z grubsza wiemy, co z tym należy zrobić. Więc sedno problemu nawet nie jest aż tak bardzo techniczne, co trochę zarówno biznesowe, żeby to jakby przekazać biznesowi pewną potrzebę zmiany. Ale też taką, taka ludzka jest, ludzki aspekt problemu, taki people wear, że jeśli współpracujemy z poprzednim zespołem, ten poprzedni zespół niekoniecznie jest obyty w tych wzorcach, które my chcemy wdrożyć. No i tutaj to wymaga dużej takiej dyplomacji, dużej takiej współpracy, mm, zaufania mm, do siebie mm. nawzajem, nie? że my nie chcemy podważać tego, co nie osiągnęli, ale też oczekujemy troszkę zaufania z ich strony, żeby, żeby no, wiedzieli, że my ich nie wprowadzamy w jakąś ślepą uliczkę, tylko że będzie dobrze ogólnie. A to fajne tematy dotknąłeś, bo, bo wspomniałeś tak naprawdę o tej rozmowie z biznesem, mm -hmm. tak, jakby do tego też chciałbym za chwilę jakby tutaj, tutaj wrócić, ale wspomniałeś też o tym, że, że, że ten, ten zestaw tych problemów jest dosyć taki generyczny. Jakie problemy najczęściej spotykacie w takich aplikacjach? Bo tutaj wspomniałeś o tym Current Userze, ale to jest takie bardzo, bardzo specyficzne dla, dla, dla Rubiego, podejrzewam. To sama nazwa nawet. Mm -hmm. Co tam jeszcze się takiego pojawia? Mm. No, jeśli mówimy o tych rozwiązaniach typu Ruby on Rails, to to jest jakaś tam implementacja backendowego MVC, zawsze no, jest jeszcze frontendowe MVC, które jest zupełnie innym wzorcem. No, to backendowe MVC, czyli kontrolery na przykład mają, są po prostu przeciążone odpowiedzialnością, czyli bardzo brakuje mm, warstw jakichś, jakichkolwiek właściwie. Nie? Czyli w typowym railsowym projekcie jest jakaś logika w kontrolerze plus jakaś logika w tych modelach, czyli model jako ta reprezentacja tego wiersza w bazie danych. I, i, I tam wyraźnie widać, że to się tak mi miesza ze sobą, że to po prostu ten ciężar pewnej złożoności, która tam musi być, e, jest próba zmieszczenia w tych dwóch miejscach. Nie? I jakby e, w świecie realistowym, niestety, to akurat mówię ze smutkiem, z pewnym rodzaju wstydem, że jest nawet coś takiego jak fear of adding classes, nie? że po prostu mm -hmm. nie, nie wiem, jest jakaś <laughs> obawa do tworzenia klasy. to też historycznie to jest jakieś uzasadnienie, bo kiedyś z powodu tego, jak, relis, jak w relcach działa. E, Mechanizm ładowania klas, takiego autoładowania klas do pamięci, czyli autoładowania plików z kodem, no to powoduje, kiedyś to powodowało, że to wcale nie było takie proste założyć nową klasę, która nie jest jakimś railsową klasą, czyli nie jest kontrolerem albo modelem, i żeby to się wszystko ładnie załadowało, nie? więc ludzie upychali wszystko, co się dało w tych klasach istniejących. Później był, później był taki moment, kiedy. Mm, Dotarła taka fala, i w świecie realizowym to się nazywa taka, taki wzorzec service objecty. Nie? I to jest coś, co nie wiem, raczej bym nazwał application services pewnie z tak, ze świata DDD, no ale to jest powiedzmy taka warstwa pośrednia, czyli, czyli kontroler wywołuje serwis object, a serwis object dopiero gada z tymi. Modelami. No i to powiedzmy, już był jakiś tam minimalny kroczek do przodu, ale też zauważyłem, że ludzie się tym zachłysnęli, uważają, że to już, to już rozwiązuje wszystkie problemy. My mamy service object, czy tam w niektórych relacyjnych projektach nazywają interaktory, albo use cases, albo jakieś tam są egzotyczne nazwy na to nadawane, ale. W zależności, z... kto jak jaką książkę przeczytał. Dokładnie, dokładnie, zależy, <laughs> kto to jest plemię tutaj i, i, i no tam trzeba się przez to wszystko przekopać. Nie? I. Także te service objecty to już jest jakiś kolejny level, więc jakbyśmy na przykład wchodzili do projektu, gdzie tych service objectów nie ma, to to i tak byłby taki pierwszy wzorzec, nie dlatego, że uważamy, że to jest najlepszy wzorzec, tylko że znowu musimy zejść na ten taki aspekt ludzki, że ten zespół, który jest aktualny w tej firmie, prawdopodobnie serwis objecty akurat akceptuje. Więc jest to łatwy owoc, prawda, żeby wprowadzić te wzorce, które już nas troszkę zbliżają do celu, może nie są najbardziej krytycznymi, ale nas trochę spółfolają z tym zespołem, mm -hmm. żeby zauważyli, że my w, dobrą, w tą samą stronę zmierzamy. Ja też nazywam to, że to jest taki gateway drug, czyli jak już w momencie, jak masz w takim projekcie railsowym, tą warstwę serwis obiektów, no, troszkę ułatwi, już możesz nie wiem, testy skonstruować, za pomocą serwis wywoływania tych serwisów. Mm, masz pewne poczucie, że już jakieś warstwy się pobudowały, że takie poczucie porządku się na tworzyć. To, to już jest takim narkotykiem, który nas wprowadza w świat jakichś tam ciekawszych wzorców, nie? Mhm. I właśnie jedna w ogóle z pierwszych książek, jaką napisałem, napisaliśmy w Arkansas, to właśnie było Fearless Refactoring Rails Controllers. I tu chodziło o to, że pokazywałem techniki takie bezbolesnych refaktoryzacji kontrolerów konkretnie, czyli bardzo precyzyjny problem. I w praktyce ta książka sprowadzała większości do jak bezpiecznie wyciągnąć serwis obiekty z kontrolera przy założeniu, że serwis object ma mieć wszystko to, co do tej pory było w kontrolerze minus warstwa HTTP. Wszystko inne już tam może być przesunięte. No i to akurat były troszkę nawet sztuczki. Jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, Ruby jest takim językiem bardzo pozwalającym na wiele metaprogramowania. To jest bardzo mocno nadużywane w samych Railsach wręcz. Więc również niektóre z wzorców, które ja tam polecam albo polecam, ale z ostrożnością, to są takie, gdzie ten gdzie, gdzie jakby. Delegujemy wywołania do kontrolerowych metod z poziomu service Objectu. czyli pierwsze przesunięcie kodu jest takie wręcz fizyczne. Przesuń ten kod i używamy taką, tam, taki wzorzec simple delegata, który jak nie ma jakiejś metody w skopie danego obiektu, to ma wszystko delegować na kontroler generalnie z powrotem. Nie? Więc jakby już jest klasa Objectu, ale ona jeszcze dużo deleguje z powrotem, w razie czego, bo są na do wywołania jakichś helperów, jakichś rzeczy, których normalnie mm -hmm, w serviceobjectie mm -hmm. nie masz do nich dostępu. I to była w ogóle napisanie tej książki, plus cała taka filozofia z tym stojąca. To był chyba taki dla nas taki turning point, nie? dla firmy, że, że my trochę umiemy już katalogować te takie wzorce i takie transformacje kodu typowego dla realistów. Czyli my, można powiedzieć, że bierzemy, nie wiem. To, co ja uważam za, za taką klasykę gatunku, czyli Martin Fowler refactoring, albo Ma Michael Feathers i tam Legacy, mm -hmm. Legacy Software, czy oczywiście Domain Driven Design. I my to aplikujemy do Railsów i pokazujemy bardziej precyzyjnie, jak to w Railsach wygląda. Nie? Czyli jesteśmy specjalistami w tej niszy, takiej jakby aplikowania tych, tych rzeczy. A więc tak, bo powiedziałaś jedną rzecz, i to mi się te złorki gdzieś tam potwierały, że, że, że ten mój ekosystem, ten PHP-owy, w którym jakby przez tyle lat jakby siedzę, on miał podobny problem. Wspomniałaś o tym, o tym problemie, o, tym oba, o tej obawie właściwie do zdawania nowych klas i, i, i identyczny problem występował, wiesz, w, w PHP i miał nawet tą samą genezę, autoładowanie. Mhm. Bo dawno temu, że zapędzaniem tak za jeszcze nie było takich wiesz, mechanizmów, które pozwalały faktycznie autoładować te wszystkie klasy, to twoją odpowiedzialnością jako programisty było to, że ty musiałeś to załadować jakby ręcznie, nie musiałeś wskazać. Nawet ścieżki, po których i, i nazwy plików, nazwy klas które będą ładowane. I w momencie, kiedy wiesz, miałeś jakieś już tam dosyć dużą aplikację i faktycznie wiesz, troszkę tych plików tam się pojawiło, i teraz podjąłbyś nawet taką bardzo prostą decyzję pod tytułem: przesuwam tą klasę z katalogu do tego katalogu, to teraz muszę przejrzeć wszystkie, wiesz, wszystkie właśnie te importy, żeby zobaczyć, czy to się nic wiesz, nie, nie popsuje, no bo z testami to wiadomo, jak tam kiedyś było. Nie? I, i Taka obawa w części osób została. Nie? w sensie Ja, ja widzę to, spotykając się z różnymi ludźmi na jakichś tam szkoleniach czy, czy gdzieś tam na jakichś konsultacjach, że to takie myślenie, że, dobra, ja mogę stworzyć większą liczbę mniejszych klas o bardziej zawężonej odpowiedzialności, nie? jeszcze gdzieś, gdzieś tam pokutuje. I, I dopiero przełamanie się do takiego faktycznie podejścia, że, dobra, to być może tego kodu jest troszeczkę więcej, tych klas jest troszkę więcej, ale one są znacznie, znacznie mniejsze, jeżeli chodzi wiesz o odpowiedzialności, no pozwala ten projekt jakoś tam dopiero fajnie zacząć wyciągać. Ale powiedziałaś taką fajną, fajną rzecz, która tutaj tak zarezonowała, że wyciągamy sobie jakąś tą część z tego naszego kontrolera. Nie do takiego serwis obiektu, ale zostawiamy jeszcze te odwołania, gdyby coś tam zostało, jako delegację do, do, do tej wasy w górę, co podejrzewam jest tylko takim rozwiązaniem częściowym. I, to i... jest rozwiązanie chwilowe. Tak, właśnie, bo to, to mhm. od razu, wiesz, jak to powiedziałeś, to mi się pojawiło w głowie coś takiego, że okej, okay, jeżeli tutaj będziemy przesuwać tą stronę, żeby te wiesz, strzałki zależności dobrze wyglądały, to właśnie to, to, to delegowanie, jakby z powrotem jest budowanie strzałki, wiesz. Nie, to jest samcy wzorzec nie może być jakby takiego tak, cyklu tak, tak. w zależnościach. To jest bardzo ważna rzecz. Natomiast no, w naszej Pracy, musimy zaakceptować pewną niedoskonałość, chwilowość niektórych rozwiązań. Mhm. Ja to nazywam też, my to nazywamy ongoing refactoring, czyli jest to taki bieżący refactoring pewnych części aplikacji, który nawet nie ma sensu biznesowego natychmiast dokańczać idealnie, ale ważne jest, żeby cały zespół rozumiał, że w tą stronę zmierzamy, że ja przesunę do service objectu. I proszę, nie krytykujcie mnie, że zostawiłem jeszcze odwołania do kontrolera, bo to i tak jest jednak mimo wszystko krok w dobrą stronę, nie? że z jednego bytu zrobiły się mm -hmm. dwa byty. Tylko e, tutaj, właśnie znowu, istotna jest edukacja w zespole i zrozumienie i zaufanie. E, następny, kto będzie przy tym kodziku, e, niech usunie część tych zależności, bo to są łatwe kroki do wykonania, ale też kiedy ja byłem tą pierwszą osobą, która to zaczęła, to i tak już jakby zrobiłem coś dobrego. Nie? I i my nigdy nie mamy, bo to może tak zabrzmiało, że my wchodzimy, naprawiamy ludziom y, y, projekty realistowe, my nigdy nie mamy tego komfortu, że mamy miesiąc na refaktoryzację i po prostu nic nie musimy robić innego. My zawsze jesteśmy brani do pomocy przy rozwijaniu systemu, a nie do tylko przekształcania kodiku wewnętrznie, więc my, y, my dorabiamy normalnie nowe funkcjonalności czy poprawiamy bugi i, i staramy się po prostu, jednocześnie robiąc te rzeczy, zachować zasadę skauta, czyli poprawiamy ten kodik y, na bieżąco. Plus, overkomunikujemy. Przepraszam za te angielszczyzny dzisiaj moje. To, że tutaj już właśnie są serwisy, ale te serwisy jeszcze nie są idealne. Nie? I na przykład następna osoba, jeśli wszyscy strzelamy do jednej bramki, jeśli wszyscy wiemy, jaka jest wizja zmian, to następna osoba nie będzie się skupiała na tym, ojej, jaki bałagan Andrzej zostawił po sobie, tylko aha, to tu jeszcze są odwołania, te, te właśnie cykliczne zależności, to wiem o co chodzi, wiem, że to jest problem, to ja jej przy okazji też półsuwam i dodam tam jakąś nową logikę, która jest wymagana. I dzięki temu taki ongoing refactoring powinien stopniowo za każdym razem być polepszać tą architekturę. A nie budzi to jakichś takich czasami tutaj złych emocji w zespole? Wiesz, że jakby zostawiasz coś, co jeszcze faktycznie jest takie niedokończone, nieidealne, a z drugiej strony jest osoba, która jakby tej idealności jakby oczekuje? Ja by pytam, bo, bo bardzo często ten problem się pojawia jakby w innych w innych projektach, więc jakby jestem strasznie ciekawy, jak to wygląda w waszych, waszych projektach. Myślę, że to była chyba dla nas najtrudniejsza nauka. Dla nas wszystkich w Arkansas i też dla zespołu, z którymi współpracujemy, że trochę ciężko sobie dla nas nam sobie ciężko wyobrazić inaczej. Nie? że jakby... Jeśli mielibyśmy od razu robić idealnie za każdym razem, to to jest bardzo, bardzo trudne i bardzo czasochłonne, więc te feachery, przy okazji których robiliśmy te porządki, by się okazywały, że one zajmują jakieś tygodnie w implementacji, a to by było coś, co podważyłoby nasze zaufanie klienta do nas. Czyli wziąłem świetną ekipę, a oni tam nagle nie dowożą. Nie? Więc to takie nauczenie się tej niedoskonałości, zaakceptowanie niedoskonałości najtrudniejsza chyba dla nas lekcja, jaka jak, jak była jakby tak w trakcie dla całego zespołu. Ale myślę, że teraz mamy w miarę stabilny, fajny zespół w Arkansas jest bardzo duży taki poziom takiego zaufania i takiego zrozumienia i akceptacji do tego. Jednocześnie takiego też zaufania do procesu, że to ostatecznie do końca zmierza. Chociaż zdarzają się chwile, kiedy emocje też się tam wszystkim mogą włączyć typu hmm, że ten ongoing refactoring jest taki ongoing na zawsze. Jeżeli mm -hmm, że jakiś mm -hmm. etap się po prostu nigdy nie zakończył. Nie? I czasami jest taki moment, że już ktoś, kto tam sprząta tą końcową fazę, już mógłby tam dosiąść i tak jakby już do to tak do końca, bo to już jest kwestia kolejnego dnia pracy maksymalnie. I czasami jest, myślę, że to też jest fajne, że w zespole zawsze są różne typy osobowości i, i, i różnie ludzie do tego podchodzą, mają różne emocje wokół tego i są tacy na przykład, którzy powiedzmy, że bardziej emocjonalnie do tego podchodzą, i jednocześnie konstruktywnie, czyli, okej, okay, wkurzyłem się tym kodem, tego ja wezmę już, posprzątam do końca, bo już jest blisko, to już jest na horyzoncie. Ale ta sama osoba, kiedy by zaczynała, to będąc na, na miejscu osoby zaczynającej, nie dałaby rady tego dokończyć z jednym zamachem. Więc to jest takie. Już tyle razy to przyrobiliśmy, że myślę, że jest dużo, że jest dużo zaufania wobec, wobec tego procesu. A jak głęboko schodzicie z takim właśnie tym, tym refactoringiem, właśnie przy taki, w takich okolicznościach? Bo z jednej strony m, mogę dysponować, wiesz, tym katalogiem takich transformacji, jakby kodu, nie? czyli mogę przesunąć metodę z klasy do klasy, mogę coś wyekstrahować, i taki wiesz, jakby zestaw tych przekształceń, powiedziałbym yy, lokalnych. Takich taktycznych, o tak bym to ujął, a z drugiej strony mogę też myśleć o tej refaktoryzacji na znacznie wyższym poziomie, nie? czyli na takim poziomie, wiesz, jakby strategicznego domain -driven design, żeby zobaczyć, a może mi się to jakieś koncepty w ogóle posklejały ze sobą? I, i być może ta refaktoryzacja tutaj będzie polegała, nie wiem, na rozdzieleniu na przykład jakiegoś obiektu na, na dwa inne. Nie? Jak głęboko schodzicie z takim, na tym etapie, z taką refaktoryzacją? W początkowym etapie, te pierwsze tygodnie, raczej nie ma miejsca jeszcze na strategiczne rozdzielanie, czyli nie ma jeszcze rozdzielania kontekstów. Hmm. Powiedziałbym, że nawet hmm, to jest naszą zawsze celem, czyli my chcemy już jak najszybciej nauczyć się biznesu, domeny, żeby zobaczyć, gdzie w ogóle powinny być te, te koncepty, te konteksty porozdzielane. E, I to oczywiście zajmuje te pierwsze tygodnie czy miesiące nawet. E, my, my mamy współpracę na lata generalnie z naszymi klientami. Hmm. I dopiero jak wiemy, i coś zaczyna, na przykład, najczęściej tworzymy nowe konteksty pod kątem nowych funkcjonalności, które wyraźnie pokazują, że to będzie nowy kontekst kompletnie, i wtedy na dzięki tej nowej funkcjonalności pokazujemy też, na przykład, aktualnemu zespołowi, że e, w taki sposób się to w ogóle odbywa, nie? że jakby tak wygląda wtedy ta architektura, bo to jest akurat, o ile tam service objects, to budowanie warstw nie jest kontrowersyjne, to. Mm, kon bardziej trudne do wytłumaczenia są właśnie konteksty, czyli strategiczny podział domain-driven design. I to nie natychmiast się odbywa, to jest bardziej już, bo tutaj też są zaszczepione pewne mity, myślę, nie tylko u release'owców, ale ogólnie u wielu programistów jest całe takie don't repeat yourself, nie? dry, mm -hmm, mm -hmm. czyli jak masz koncept klienta, no to masz klasę klient, no i nie powtarzaj się, nie miej, nie miej drugiej klasy klient w mm -hmm, systemie. Mm -hmm. A DDD przychodzi i mówi, no tak, będziemy mieli dwie klasy klient w systemie, nie? bo są w różnych kontekstach, mają różne znaczenie. I to jest już coś, a już no, co gorsza, będą miały dwa różne nie, dwa różne storage, za tym mm -hmm. będą stały. Mm -hmm. I to jest trudne. Dwa razy tak? więcej kodu, Dwa napisał? razy więcej kodu, tak. Więc to optymalizowanie podliniki kodu jest czasami absurdalne i czasami blokuje te prace. Nie? W sensie, jak ktoś jest bardzo na to taki odporny, no to, to jest kłopot. Więc y, pierwsza faza jest y, takie taktyczne bardziej rzeczy. My też mocno akceptujemy i kupujemy CQRS jako koncepcję, i, więc z tym przychodzą na przykład ideality modeli. I typowa aplikacja, zresztą wydaje mi się, że większość aplikacji webowych, to, jest, to są generalnie jakieś jakiegoś rodzaju odczyty, nie? Na różne sposoby odczytuje się te dane. Mhm. I to jest ciekawe, bo cały wzorzec, znaczy architektura wynikająca z Active Recorda, czyli tak naprawdę, gdzie nie mamy architektury na poziomie obiektowej, mamy na poziomie bazy danych, która jest przemapowana na kodik i spróba budowania tego architektury, ale to się nie może udać. Skutkuje tym, że te wszystkie odczyty są strasznie pokomplikowane, bo każdy raport to jest milion joinów. I tam są albo problemy wydajnościowe prędzej, czy później, albo problemy takie złożonościowe, że to gdzieś tam się po prostu musi posklejać bardzo wiele tabelek ze sobą. I, I z tym jest duży kłopot, są jakieś próby wprowadzenia, jakieś cache'owania te, tych, tych rzeczy, no, gdzie jakby read modele rozwiązują to według mnie w większości sytuacji dużo przyjaźniej, dużo prościej, nie? Czyli po prostu... Ale znowu, dużo bardziej kontrowersyjne, bo, bo czym jest read model? No jest już z trzymaniem danych w bazie przygotowanych do odczytu, czyli znowu robimy, don't, łamiemy don't repeat yourself mm -hmm, po raz mm. kolejny i to jest znowu problem, nie? I czasami oszukujemy, mówimy, że budujemy taki cache specjalny, nie? <śmiech> <śmiech> I, <śmiech> I to cache. No tak, cache ma swoją bazkę i tyle. I te wyciąganie lit modelów tak, jakby w bok, na swoje własne, czyli tam, gdzie widzimy, są jakieś raporty z jakimiś joinami, to, to może być jeden z pierwszych kroków, też. Chociaż właśnie jest kontrowersyjne, więc jakby to, to trzeba wybadać, na ile zespół to zaakceptuje. Ale wiesz, tak sobie słucham tego, co mówisz i tak, tak porównuję sobie, wiesz, że tego The Rail Sway, to tak jak miał to jednym zdaniem podsumować, to tak dosyć ostrym klinem wchodzicie w to, w, to, w to community i tak troszeczkę pod prąd niektóre rzeczy robicie. No, zdecydowanie. Myślę, że w ogóle my mamy w świecie railsowym, nas się albo kocha, albo nas się nienawidzi. I, i trudno, no my, my to akceptujemy. Um, świat railsowy jest bardzo zdominowany przez ten The Railway mm -hmm. i e, powiedzmy, że ta charyzma Davida, twórcy railsu, jest sobie bardzo silna i on e, bardzo wielu ludzi przekonuje. Zresztą ja też, kiedy wchodziłem w relsy, ja muszę przyznać, że ja już miałem, tak mi się wydaje, no byłem młodym programistą, ale już miałem pewną wiedzę architekturalną, jakieś wzorce znałem. Ale no, Railsy mnie uwiodły. Nie? Po prostu te, ten Active Record, ja wiedziałem, że to jest, że to jest złe, że moja, ja wywodziłem, z, wywodziłem się ze świata Javy, ale z, tego, w tej, z tej frakcji świata Javy, gdzie mówiło się o plain old Java object, nie? Mm -hmm, czyli że mm -hmm. obiekt, który nie ma żadnej zależności do frameworka biblioteki. I nagle przechodzę na Railsy, gdzie jest to dziedziczenie z Active Record Base w każdej klasie dziedzinowej i tak pamiętam, że tak sobie tak na pewno to jakoś rozwiążemy. Nie? Ale to piękno całej reszty było tak cudowne, że jakby ja, ja wsiąknąłem w to a i, i tak zajęło mi to, nie wiem, dwa, trzy lata, zanim stwierdziłem, mm -hmm. nie, to to jest bagienko jednak. E, więc w świecie realistowym nas się właśnie albo kocha, albo nienawidzi. Mamy pewien wizerunek. E, staramy się ludzi edukować, dać szansę, jakby tworzymy, tam, piszemy książki, tworzymy kursy. E, to co... W sieci jest zauważalne, to jest właśnie ten mainstream The Railway, plus wszyscy, wszystkie alternatywki tak zwane, nie? czyli my też się zaliczamy do alternatywy wobec The Railway. To się dzielą albo na, na to, tak jak ja uważam. My, my nie wymyślamy rzeczy na nowo. My po prostu wzięliśmy Domain Driven Design, wzięliśmy CQRS, no generalnie powiedzmy Grega Younga wzięliśmy i wnieśliśmy go do, do świata rajsowego. Mm -hmm. Plus to cała otoczka, event storming, myślenie eventami, architektura oparta na eventach. Więc my nie wymyślamy niczego nowego, mówimy tylko, że te wzorce się sprawdziły w innych światach i my je chcemy wnieść do railsów. Natomiast w railsach jest dużo czegoś, co nazywam takim szarlatanizmem, czyli ludzie, którzy wymyślają jakieś takie kompletnie nowe architekturalne nazwy, wzorce, jakieś połączenia, które nie mają gdzieś specjalnego podłoża, nie wiem, w literaturze czy w jakiejś tam klasyce gatunku naszej informatyki. No, ale to faktycznie jakoś tam posklejane może działać. Czyli powiedzmy, że wymyślają jakąś taką inną wersję Active Recorda, yy, nadają jakieś inne nazwy, właśnie jakieś tam interaktory, jakieś coś tam i mówią ze swoją jakąś tą silną charyzmą, yy, <gry> że to jest świetny sposób, nie? I, i, I też to całkiem sporo ludzi kupuje, więc porobiłeś takie frakcyjki, takie sekty, bym powiedział nawet, nie? Z jakimś silnym, charyzmatycznym liderem. Yy, I ta charyzma jest potrzebna, żeby przekonywać ludzi, yy, natomiast yy, myślę, że myślę, że to też mogą być niekoniecznie poprawne kierunki, więc zdarzają nam się też e, projekty, gdzie widzimy już takie zaleciałości jakiejś innej sekty, że ktoś już tam coś, coś już próbował. Nie? <gry> Ale powiem ci, wy tak wspomniałeś o tego DHH, to, to jak gdzieś tam na początku jakby zaczynałem moją przygodę z rysami, to kilka jego tekstów też bardzo do mnie jakby trafiało, więc jakby też tutaj podejrzewam, że, że długofalowo mógłbym gdzieś tam ulec pewnym, pewnym wpływom. Pozwól, że odkopię troszeczkę naszą dyskusję, bo tam pojawił się ciekawy wątek jakby rozmowy z biznesem I, i, i chciałbym, żebyśmy to troszeczkę poeksplorowali, bo refaktoryzacja to jest dosyć trudny temat w rozmowach, kiedy trzeba jakby uzasadnić to, że trzeba poprawić coś, co się zrobiło jakby troszeczkę wcześniej i wiadomo, że jakby powody mogą być różne, nie? Jakby mógł się biznes zmienić, mogły się pojawić jakieś nowe wymagania, Macie jakąś taką waszą technikę do, do, do sprzedawania tej refaktoryzacji biznesowi? Co tutaj chyba przydały mi się moje biznesowe przeżycia, mm. e, życia? Bo tak dla tych, którzy może mniej znają moją historię, to ja byłem programistą, który w pewnym momencie założył firmę i e, się zorientowałem dopiero po paru latach właściwie, że tak ja prowadzę jakąś firmę i że mi przypadało z marketing, <laughs> sprzedaż, branding, rozmowy z klientem, negocjacje i tak dalej. Więc takiego, no myślę, że w miarę. No, przeciętnego programisty, musiałem się nauczyć troszeczkę biznesu. I biznes nauczył mnie właśnie rozmawiając z klientami, rozmawiając z ludźmi, że pewna lekcja biznesowa dla mnie to jest, że nie należy sprzedawać ludziom tego, czego oni nie chcą kupować. I to jest bardzo prosta zasada. Biznes nie kupuje refaktoryzacji. Nie sprzedawaj im refaktoryzacji. Nie? To jest bardzo, bardzo trudne do sprzedaży. Możesz. Czasami się zdarzy. Czasami przychodzi do ciebie klient i mówi: jesteście tą ekipą, która nam zrefaktoryzuje projekt, prawda? To ja to u was kupuję. To wtedy jest ok. Jakby wtedy mm -hmm. on już sam mm -hmm. u nas kupił refaktoryzację, dużo łatwiejsza narracja. Ale tak wcale nie jest często. Ludzie, biznes jest nauczony kupować. W jakiś sposób płacąc, czy za godziny, czy za featurey, ale oni chcą featurey, oni chcą po prostu rozwój systemu, bo, bo od nich tego wymagają inwestorzy, no bo klienci tego wymagają, bo to po prostu poprawia, nie wiem, zajmują nowe, nowe obszary rynku. Więc my bardziej musimy to sprzedawać pod nazwą, że my przy okazji robienia featureów będziemy tam troszkę sprzątać. I tutaj kluczowe jest to, że kiedy my rozmawiamy z biznesem, musimy mieć pewien punkt wejścia w ten, w ten, w ten kontekst rozmowy z biznesem. I nasz cały przekaz, przyznam, że trochę przypadkowy się to tak narodziło, ale ta koncepcja biznesowa się okazała skuteczna, to że my trafiamy do klientów nie od strony tych ludzi biznesowych, tylko my zawsze trafiamy przez, od strony albo jakiegoś senior dewelopera, albo od CTO. To jest nasz najczęstszy punkt wejścia. CTO nas wciąga do firmy i CTO przekonuje tą część nietechniczną, biznesową, czy jakiegoś CEO, że ta ekipa jest warta wzięcia. I to nam daje po pierwsze człowieka, który stoi po naszej stronie wewnątrz firmy, czyli CTO lub ten jakiś ważny senior, więc bardzo jest taki naszym ambasadorem, on nas wspiera w tych rozmowach i generalnie nasz wizerunek jest taki, że my po prostu będziemy ekipą, która pomimo tego, że tam nawet ten nietechniczna, nietechniczna osoba wie, że mają trochę bałaganik, że coś tam ich programiści nabroili, taka jest zwykle percepcja klienta, to my będziemy w stanie dowozić i jednocześnie tam w tle będziemy sprzątać. To, że w praktyce to jest bardziej 50% sprzątania, 50% dowożenia, to my nie musimy tym tak bardzo emanować tak mocno, nie? Jakby mm -hmm. my tego nie akcentujemy tak super mocno, po prostu to robimy. Więc nasz, nasz punkt wyjścia jest taki, że wchodzimy z pozycji eksperckiej, wyrobionym brandem. Dlatego ja tak bardzo w innych obszarach internetów mówię dużo o budowaniu wizerunku, bo jeśli nie masz wizerunku, to nie będziesz miał zaufania. Jak nie masz zaufania, to ty nic nie klientowi nie sprzeda żadnej refaktoryzacji. A jak to wszystko masz poukładane, to wtedy wchodzisz do klienta z takiej pozycji siły i mówisz: Będę robił ficherki, ale przy okazji zaakceptujcie to, że my mamy swoje techniki na to. I to wystarcza. Nie, nie, nie wchodzimy mm -hmm. przecież z biznesem mm -hmm. na temat mówienia o. Y o read modelach, chociaż w jakimś momencie tłumaczymy, przecież to ma sens, nie? Read model, żebyś szybko odczytywał, musi być przygotowany do odczytu w bazie danych i tak dalej. Częściej to lepiej rozumieją biznesowi ludzie niż programiści. <grym wytrych> to, jest, to jest akurat fajne. Więc ta cała układanka to może trochę być rozczarowująca dla może niektórych słuchaczy tutaj, ale ta cała układanka jest istotna. Znaczy nie ma nie ma próby sprzedaży refaktoryzacji bez pewnego kontekstu, jak jest, jaki jest układ sił w rozmowach, nie? I jeśli my jesteśmy wynajęci jako firma outsourcingowa i, i po prostu mam być cicho i dowozić feature'y, to tutaj jest bardzo trudny cel bardzo, bardzo trudny proces sprzedażowy tego wszystkiego, nie? że ty chcesz refaktoryzację sprzedać nagle. Tego nikt nie chce kupować w ogóle. Mhm. Nie, bo ten model, który ty tutaj jakby opisujesz, nie? czyli jakby ten taki chyba najcięższy tutaj... Yy... Argument i, i, i najcięższa robota jest przerzucona na tą osobę z, we, z wewnątrz organizacji, tak? żeby to ona po części jakby przekonała tam, tam, do poniesienia tych, 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 tych kosztów związanych ze fakturą bo umówmy się, to jest koszt z perspektywy, on oczywiście pozwala tam, wiesz, przyszłościowo pewne rzeczy szybciej dowozić, ale w krótkim terminie jest to oczywiście jakiś tam wydatek i koszt. No to jest to odrzucone na tą, na tą drugą stronę, czyli jakby w moim rozumieniu <taki> takim alternatywnym DDD, gdzie mogę to rozumieć jako do delegate differ, tak? to, to jest to delegate, a potem robicie po prostu dół. Trochę tak, trochę tak. No jakby oczywiście jesteśmy zaangażowani w te rozmowy i też to nie mhm. jest tak, że ten ambasador y, nasz wewnętrzny y, z wszystkiego nas odciąży, nie? W jakimś momencie nawet, nie wiem, na CTO może też się wymienić. Mhm. Jak pracujemy wiele lat z klientami, to się okazuje, że CTO, który nas wciągnął, już dawno tam nie jest, nie? Już współpracujemy z kimś innym. Czasami nawet jest tak, że CTO już w pewnym momencie nie wiem, zmienia pracę, a nowy CTO nie jest zatrudniany, bo Arkansas pełni rolę takiego rozproszonego CTO wtedy. Nie? Jakby nie ma takiej potrzeby, żeby już była konkretna osoba, czasami jest. Mieliśmy na takiego klienta, który ciągle wracał do idei CTO tylko po to, żeby się okazywało, że to właściwie to nie miało sensu i za każdym razem <laughs> się okazuje, że nie ma takiej normalnej roli CTO, tylko po prostu jest zespół technologiczny. Mm. Więc my wciąż musimy rozmawiać oczywiście, ale już jest to podbudowane jakimś zaufaniem. I trzeba pamiętać, że klient nie jest zainteresowany czystym kodzikiem. To, jest, to nie jest jego sposób myślenia. Tak, tak. I bardzo wielu programistów takich niedoświadczonych popełnia ten błąd, że próbuje sprzedać, tak, sprzedać koncepcję clean code, nie, że mm -hmm. jak to wszystko będzie piękne poukładane, ale to nie ma znaczenia, nie ma znaczenia dla biznesu. I y, y, ja też myślałem, że tu o to chodzi kiedyś tam dawniej, nie? że to też to sprzedajemy, poukładany kodzik. I to jest troszeczkę smutne. Że Ale to, to... wiesz, z ust to wyjąłeś, bo ja, ja też pamiętam, jak zaczęliśmy tą, 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 tą rozmowę, to takiego flashbacka miałem, że kiedyś byłem głęboko przeświadczony właśnie, że, że jakby ta druga strona, yy, jakby, czyli ten, powiedzmy ten biznes w cudzysłowie, jest bardzo mocno zainteresowany też kodem, który jest jakby piękny jakościowo. Okazuje się, że nie, to po prostu ma działać, zabrać pieniądze. Jak to jest napisane wewnątrz, no to umówmy się, interesuje relatywnie wąskie grono osób, które będą tam po prostu ten kod modyfikowały. Ale aby uratować tą naszą, to, tych idealistów w nas, nie wiem, 10-15 lat temu, um, dla mnie to znaczy, ja się dostosowuję do realiów, czyli mm -hmm. biznes nie kupuje refactoringu, biznes nie kupuje clean biznes kupuje featurey, więc ja to akceptuję i to jest takie pragmatyczne podejście, tak mi się wydaje. Jednocześnie mm, uważam, że biznes się myli oczywiście. I, I to wszystko wynika z pewnej niedojrzałości naszej branży. My jesteśmy bardzo świeżą branżą jako programowanie. I tak, jak na przykład ktoś, nie wiem, budynek, jak ktoś zepsuje, to bardziej naocznie jest to zauważalne, że są pewne wady w budynkach, i nawet nietechniczna osoba, nie inżynier jest w stanie to wyłapać, jak ktoś to pokaże. To w programowaniu kompletnie nie ma takiej jeszcze możliwości. Ja myślę, że za kilkadziesiąt lat będzie to już bardziej takie zauważalne, że Panie tutaj, tutaj ktoś na, faktycznie nam to nie na pas Teraz po prostu to jest kompletnie dla. Teraz to programowanie dla nietechnicznych ludzi jest po prostu blackboxem, jest magią. Jest bardzo duży brak zrozumienia, ale to z czasem będzie rosło. To programowanie stanie się czymś takim. Dużo e, może wykraczam poza te ramy naszego tematu, ale <noise> programowanie będzie taki poziom jak czytanie, pisanie, będzie tak trzeba, wy, wypada, będzie zaś programowanie, więc, więc będzie rosło nam kolejne pokolenia ludzi, którzy będą już wiedzieli, jak, no to, jak na to zwrócić uwagę, nie? że coś tam musi być poukładane. Wyrobią też się większe standardy, pewne takie antywzorce typu Active Record. Mam nadzieję, że to na <noise> gdzieś to celowo zniknął. znikną. E, więc y, myślę, że to jest kwestia pewnego. Tym, tymczasowości sytuacji. Ale to trzeba Mimo wszystko trzeba zaakceptować. Rynek jest jaki jest, i nie można walczyć z rynkiem. Jakby to jest ważna zasada biznesowa. Ale Zastanawiam się teraz, y co tutaj y słuchacz, który pracuje w firmie, która wiesz, jakby teraz ma potrzeby jakby tej modyfikacji tego kodu, mógłby wyciągnąć i zastosować jakby z tej naszej rozmowy u siebie. Bo ta sytuacja, którą teraz opisałeś. Ona będzie świetnie działała, kiedy ty jesteś tym ekspertem zewnętrznym, tak. zatrudnionym do, 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 do po prostu dowiezienia nowych feature'ów I to podejrzewam, że da się tutaj znacznie prosić obronić niż w sytuacji, kiedy teraz ja muszę wewnątrz mojej organizacji, w której wiesz, że jako zespół pewien kod, nie teraz tutaj jakby uzasadnić to, że teraz ten kod trzeba zmodyfikować. Po pierwsze, to mimo wszystko nie jest taka zła sytuacja. Jakby już powiedziałamy, i wiem, że to jest pewnego rodzaju komfort, i wiem, że to może być rozczarowujące dla słuchaczy, bo nie zbudują sobie brandu Arkansi w dwa dni. Ale to, co bym zapamiętał, to że nie sprzedajemy klinkodziku, Dziku, nie sprzedajemy refaktoryzacji. Natomiast cieszmy się z każdej możliwości sytuacji, kiedy klient przychodzi i mówi, że będziemy potrzebowali nowy feature w tej okolicy, na przykład jest okolica systemu. Kont, nie? I musimy tam poszerzyć nie? możliwości przelogowywania się czy coś. Nie? I teraz programista dobrze wie, że mają ma ten kawałek kodu najbardziej skopany, jak to jest tylko możliwe. Nie? Więc jego pierwsza reakcja jest taka: o nie, to najpierw musi, musimy, dajcie nam e, e, czas na refaktoring, My musimy to posprzątać, zanim w ogóle coś tam ruszymy. I z jednej strony programista ma rację, a z drugiej strony nie powinien tego tak werbalizować. To jest naprawdę duża trudność <laughs> i sztuka, ale nauka <laughs> dla programisty bardzo istotna, że wszystko, co mówisz, to jest Twoją, twoją umiejętnością sprzedaży. I tak naprawdę większość programistów kompletnie nie umie sprzedawać. Nie? Znaczy, momentalnie zniechęcają do swojej usługi. Nie? Jakby. <laughs> Wystarczy, wiesz, dosłownie, 5 minut nie? na każdym takim spotkaniu z programista biznes, gdzie biznes mówi, co chce kupić, a programista mówi, o nie, nie? i w ogóle zarzuca jakimiś sceptycyzmami, I mimo że racjonalnie ma rację, to po prostu biznesowo se psuje całą, całą, całą mm -hmm, podstawę, bo mm -hmm. biznes, jak na to patrzy, to sobie myśli w kategoriach. Jak ja z tymi ludźmi mam pracować w ogóle. Nie? Jakby, jak, dlaczego ktoś mnie na to wskazał? Nie? I już jest myślenie, hmm, czy, czy tam mój kumpel może inną firmę by tu wciągnął do pomocy, nie programistyczną, bo z nimi to się nie da, nie? Bo oni mówią w jakimś obcym języku. Natomiast trzeba, nie wolno oszukiwać klienta, ale jeśli klient chce kupić Feature X, to mówimy. Tak, feature X zrobimy. I teraz jest naszą, naszym pewnym profesjonalizmem, takim, ale takim implementation, szczegółem implementacyjnym naszym, jest to, że my zrobimy pod spodem ten refactoring. Nie? Czyli jeśli to jest kwestia wyceny, no to musimy to wycenić jakoś. Jeśli to jest kwestia tego, że będziemy mm, dowodzić ten feature w sposób przyrostowy, to najbardziej jest chyba takie przyjazne biznesowi, no to umiejmy to dobrze robić, czyli zróbmy tą namiastkę tego pierwszej wersji w miarę szybko. I posprzątajmy już część kodziku, nie? bo też wielu programistów to ja tak mam wrażenie, że nabiera mm, takiego y, rozbiegu do rzeczy, które nie wymagają takiego rozbiegu, czyli nie, nie trzeba naprawdę refakturyzować całego modułu. Wystarczy tam w pewnej klasie troszeczkę posprzątać, nie wiem, zastosować techniki z legacy code Federsa, czyli zbudować sobie te simy, tam otestować ten fragment, wprowadzić tę zmianę i tak będziesz w miarę bezpieczny, a już będziesz troszkę więcej wiedział, czy wiedziała, w jaki sposób to później lepiej posprzątać. Czyli znowu, nie próbujmy naprawiać tak, tak świata natychmiast, tylko nauczmy się tych technik takich przyrostowych. Te refaktoryzacje też mogą być przyrostowe. Czuję, że tam będzie docelowa ta klasa potrzebna, no to możesz ją wyciągnąć. To nie jest przecież jakieś wielkie halo. Nie? I też, jak czasami z programistami się rozmawia, to, to nie wiem, oni mówią, mają czasami wyolbrzymioną emocję tego, jak bardzo skopny jest kodzik. I właśnie za dużo z emocji w tym wszystkim. Podczas gdy, jak już masz troszkę umiejętności takich, okej, okay, to jest transformacja taka, taka, taka. Wizja jest taka, że na końcu powstanie taki układ w klas. No to w takim razie to jest kwestia, nie wiem, 12-14 transformacji, które trzeba w jakimś kolejności wprowadzić. A żeby wprowadzić, trzeba je testować. I to są pewne takie. Nie wiem, operacje, które nie wymagają emocji, nie? są operacje, które w sumie mm -hmm. albo umiesz, albo nie umiesz, nie? albo wiesz, że działasz w języku Ruby, który jest dynamicznym językiem i nie wszystko masz, nie masz pewnych gwarancji bezpieczeństwa w niektórych rzeczach, więc wiesz, co się może skopać. No, albo to wiesz, albo tego nie wiesz. nie? I albo to skopiesz i wtedy jest wszystkim przykro i na produkcji jest jakiś tam błąd i literówka w kodzie, czy coś w tym stylu. No to jest akurat specyfika tych naszych języków, typu mm -hmm, PHP, mm. Ruby niestety. Um, więc bardzo wiele, bardzo wiele z tych rzeczy to są tak naprawdę kwestie umiejętności. A jednocześnie programista nigdy sam przed sobą nie przyzna, że czegoś brakuje mu umiejętności. To programista woli występować jako ten, który już prawie wszystko umie, tylko biznes go nie rozumie. A w praktyce to właśnie jest tak, że... że Pewnie bardzo wiele umiesz, ale czy na pewno jesteś taki sprawny i e, dokładny w refaktoryzacji, jak ci się wydaje? Okej. Okay. Tak, wspomina się o tym właśnie, że się często mówi, że, że coś się umie. Pamiętam taką historię. To jest sprzed 15 lat, jeżeli nie lepiej, gdzie, gdzie jedna osoba dostała propozycję budowy sklepu internetowego, w czasach, kiedy jeszcze nie było takich, wiesz, open source, czy też sas gdzie mogłeś to zrobić dosłownie w dwie minuty. I, i, i ta osoba, wyceniając projekt, stwierdziła. A, mam gdzieś w domu jakiś tam magazyn, w którym jest opisane, jak zbudować sklep internetowy, wiesz, w danej technologii. Bo ja to nie załóżmy dwa miesiące. Po czym przychodzi do domu, patrzę, to jest część pierwsza z sześciu, gdzie to jest <laughs> magazyn, który ma, wiesz, półtora miesięczny cykl wydawania, więc jakby projekt się troszeczkę przeciągnął. I oczywiście wiesz, to jest z przymrużeniem oka historia. Takie brzmi jeszcze trochę jak, jak syndrom studenta, nie? że w weekend to wszystko zrobię, po prostu No <laughs> Dajcie mi tylko weekend. No hmm. Zobacz, jakby tutaj parafazując to, to, co powiedziałeś, jakby ogromną jakby zaletą w tej, w tej rozmowie będzie po prostu umiejętność odpowiedniej komunikacji. Tak? Z jednej strony, oczywiście, te wszystkie te skile techniczne, ja umiem, muszę to, na koniec dnia muszę umieć to zrobić, ale jeszcze umieć to zakomunikować. I jeżeli dobrze się zrozumiałem, to czy to, co powiedziałeś, to będzie oznaczało, że ja czasami muszę ten refaktoring, krótko mówiąc, przemycić tak. w jakiejś mojej wycenie? Tak, to to jest... jest dopiero kontrowersyjny temat. Tak, ale jakby, bo biznes to nie interesuje. To dla, dla nas to brzmi jak przemycanie, a ich to, oni to mają, wiesz, no, to nie jest jakiś taki dla nich kontrowersyjny temat. No bo, to, czasami to się da wytłumaczyć, bo to oczywiście bardzo ogólne. Są sytuacje, kiedy biznes bardzo dobrze rozumie potrzebę mm -hmm. refaktoryzacji. My czasami pracujemy też, to jest komfort, z klientami, którzy na przykład mają techniczny background, nie? czyli CEO, który był jakiś programistą, na przykład, i właśnie rozkręcił jakąś tam projekcik, mu się wymknęło spod kontroli, wyrósł z tego biznes i on jest teraz biznesmenem. I to nawet całkiem dobrze rozumieją akurat. No to czasami to jest komfortowe. Natomiast nawet ci, co nie rozumieją, to nam się wydaje się, to jest percepcja, że jako programista, jeśli jesteś sprzedawcą, to biznes jest swoim klientem i zawsze w biznesie musisz myśleć językiem klienta. Nie? Zawsze musisz to rozumieć, tą percepcję, musisz wczuć się w tą rolę. Najlepiej w ogóle czasami się postawić w sytuacji, kiedy zlecasz oprogramowanie, programowanie komuś innemu, nawet jako programista. Nie? Zdeleguj coś i po prostu zobacz, jakie to jest trudne, to rozumie no, z programistami. Jest to jest lekcja tak, tak, życia, nie? Nagle, nagle wszystko widzisz od drugiej strony. Orzeźwiające. Więc no, te umiejętności sprzedaży są istotne, gdzie po prostu refaktorem to jest, no wiadomo, ankel Bob na przykład to często mówi, że lekarz ci nie, nie będzie cię pytał, czy ma ręce myć nie? przed zabiegiem. Po prostu jest jego częścią pewnego profesjonalizmu. Mm -hmm. I wolałbym właśnie o znaczy wydaje mi się, że mimo wszystko, tak jak Uncle Bob to opowiada, to jest, wydaje się trudne, bo to tak wymaga tej pozycji siły troszeczkę, ale wydaje mi się, że, że to dobrze ujęte w rozmowie, to, to jest właśnie ta droga, że znaczy, to się da. I ja już tych rozmów też miałem bardzo wiele. I też, żeby to nie, było, nie brzmiało tak różowo, myśmy w Arkansasie też mieli sytuację, kiedy zabraliśmy się z jakiejś refaktoringi, Po czym się oczywiście było przekonanie, że to zajmie chwilkę, zajęło dużo dłużej, i musiałem rozmawiać z klientami i tam troszkę tą całą sytuację łagodzić. I rozmawiać z programistami i się razem zastanawiać, okej okay, to co możemy w tej, w tej sytuacji wybrnąć. To są trudne tematy i to się będzie działo. To nie jest tak, że to jest wszystko takie gładkie i płynne to jest kwestia doświadczenia, umiejętności. Właśnie z jednej strony chciałbym, żeby ludzie, którzy tego słuchają, wyciągnęli tą, tą informację, że trzeba umieć rozmawiać z biznesem, ale z drugiej strony ja wiele już widziałem w praktyce i naprawdę brakuje umiejętności technicznych. Nie? Że jakby To wcale nie jest tak, że my wszystko umiemy, tylko biznes tego nie rozumie, tylko my jeszcze nie wszystko umiemy. Nie? I po prostu refaktoring, ja widziałem ludzi, którzy refaktoryzują i to trwa wieki i widziałem ten sam kawałek kodu refaktoryzowany przez kogoś, kto to umie i to trwa... Parę godzin. Nie? Więc tutaj różnice między umiejętnościami i prędkością, no to, to mm -hmm. jest ważne. Efektywność tej pracy no są po prostu bardzo duże w świecie programowania. My wciąż nie mamy takich standardów, nie mamy sposobu nie wiem, weryfikacji programistów yy, i widzi się te, te, te różnice bardzo mocno. Albo też czasami jest tak, że masz programistę, który robi coś bardzo szybko, ale jest obarczony pewnym ryzykiem błędu, czyli on może wprowadzić Bagi, w wyniku tego, i wtedy musisz szybko przeanalizować sytuację, zastanowić się, czy ten sposób podejścia jest akceptowalny. Czyli to, że na chwilę wpadną bugi, albo mamy proces, który łatwo to rewertuje, albo łatwo to wiesz, fiksuje, to to jest może akceptowalne, bo każda refaktoryzacja, zobaczona oczywiście ryzykiem, nie? mogło się rzeczy popsuć. No właśnie, do się tego ryzyka i jakby wprowadzenia bugów, bo jeżeli ja pomylę się w kodzie na poziomie. Nie wiem, wiesz, ekstrakcji klasy, nie coś nie tak to wyciągnę, ale ta, 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 zmiana, ta zmiana moja jest taka powiedziałbym, lokalna. Czyli wiesz, robię taką transformację tekstów z tekst. Jakby, nie robię tam nic w takim, wiesz, wysokim poziomie, jakimś tam strategicznym w projekcie, to to się da relatywnie prosto odkręcić. Nie? Natomiast błąd popełniony, wiesz, na, na poziomie z tym strategicznym, na, na poziomie złego wydzielenia kontekstów, no, On niesie ze sobą znacznie większe konsekwencje, bo, bo wycofanie się z na przykład, wiesz, ze złych podzielonych usług wydaje mi się, że to jest większym challengem niż, niż po prostu wycofanie się z jakiegoś relatywnie mniej skomplikowanego konceptu w jakiejś jednej usłudze. Nie? I teraz pytanie, co mógłbym zrobić, ewentualnie jak ja mogę pozyskiwać tą wiedzę od klienta w takim modelu, jak wy działacie, po to, żeby zminimalizować szansę właśnie tego błędu wiesz, takiego strategicznego, tego na, na dużym, na, na wysokim poziomie. Bo tam po prostu będzie bardzo mocno bolało. Czy też właśnie w praktyce mojej, przynajmniej te źle wydzielone konteksty, czasami nie są aż takie super bolesne? Czy znaczy one są bolesne koncepcyjnie, jeśli na początku zostaliśmy jeden wielki kontekst tak mm -hmm. I, i tyle, więc musimy wyciągnąć? Ale jak wyciągniemy na chwilę źle, bo akurat brałem udział w takim projekcie, gdzie troszkę też, można powiedzieć, szukaliśmy, nie? trudna domena, niełatwo było te konteksty wyłapać. Mm, I też. Trochę musieliśmy pobłądzić sami i jakoś nie odczułem, żeby to był dużo większego kalibru problem. Czyli w takim podejściu, gdzie, ok, już mieliśmy wprowadzone eventy na przykład, nie? już mieliśmy event sourcing, to to pytanie, czy ten event wyleciał z tego kontekstu, czy z tego kontekstu, no wymagało jakiegoś tam, nie wiem, przemigrowania czy jakiegoś myślenia o eventach czy o wersjach eventów, ale to nie było aż takie super, super bolesne, jak się wcześniej mogło mi wydawać kiedyś. Więc. Ale okej, okay, no tak czy inaczej trzeba tych kontekstów, znaczy to, tej domeny biznesowej się nauczyć, więc no jakieś techniki, no nie wiem, jeśli jest komfort robienia event stormingu wspólnie, no to to jest super opcja i szedłbym w to na pewno. Um, jeśli... Um, i jeśli masz opcję nauczyć się, bo to jest tak, że mm, też rozmawialiśmy tutaj o archetypach mm -hmm, biznesowych, mm -hmm. nie? Te wszystkie projekty tak naprawdę, one są dużo bardziej się podobne niż często się tym biznesom wydaje. I jak już na przykład działasz któryś raz w branży e-commerce, no to już jakby wiesz, ty, znasz te konteksty, nie? Ty nie musisz ich już za każdym razem szukać. Te konteksty są generalnie w 80% te same dla każdego projektu. Więc przydaje się to doświadczenie nie tylko technologiczne, typu jestem mistrzem Railsów albo mistrzem Java, przydaje się to doświadczenie, że bierzesz kogoś, kto już zna świat e-commerce i on wie, że jeśli nie ma um, inwentory wyciągniętego, no to po prostu to musi do inventory być za chwilę, nie? bo jakby bez tego byś się tam um, kluczył w tym projekcie i błądził. I znowu jakby plus dla osób, które jakby przewinały się przez więcej niż jeden projekt. I jakby wiesz, z niejednego pieca chlepiadły. No albo projekt, który był akurat w takiej, tej samej dziedzinie. Mm -hmm. nie? Był taki moment, właśnie, że pracowałem przez ostatnie kilka lat przy projekcie wydawniczym, gdzie duży ciężar był położony na takie moduły księgowe. I ja pamiętam, że I właśnie tu, tu był w Ruby. Ja pamiętam, że mówiłem na przykład głośno, że osoba, która miałaby doświadczenie w właśnie accountingowych systemach, Dużo bardziej jest im potrzebne niż ktoś, kto zna się na Ruby czy na Railsach, bo ten Ruby i Rails akurat w tym projekcie już były na tym etapie, że były nieistotnym szczegółem wręcz. Natomiast ta, ta, ta taka dziedzina, to ta, ta, ta takie sedno problemu był bardziej istotne, czyli zrozumieć jak działa accounting na przykład. I akurat tak się to tak złożyło, że np. programistka do nas dołączyła, która nie miała pojęcia o Ruby, nie? ale jakby też nie miała doświadczenia jakiegoś ułatwa accountingu tam super mocnego. Ale na tyle już pracowała przy takich złożonych systemach, gdzie jakieś raporty accountingowe były, że bardzo szybko dotarła do sedna do problemu i zrozumiała ten biznes. I dzięki temu była bardzo efektywna, pomimo tego, że w Ruby w ogóle raczkowała. Nie? Więc mm -hmm. w Ruby mi pomagaliśmy, a, a jednocześnie ona bardzo mocno się wkręciła w domenę i to dobrze zrozumiała. Więc te technologiczne czasami rzeczy są mniej istotne niż ta wiedza taka właśnie biznesowa, taka od strony, od strony programisty. Ale jest to wybaczam, że ja muszę ten temat pociągnąć, bo jakby wiesz, rzuciłeś w rozmowie hasło klucz event storming i od razu, że okay. już tutaj <laughs> rozmowę skierujemy na, na właściwe tory. Nie, bo jakby to, co mnie interesuje, bo jakby Arkansas jest firmą, która jest remote async, nie? I to jest jakby bardzo głęboko chyba zakorzenione w waszej kulturze. Nawet nie wiem, czy wy macie siedzibę. Obraz. Nie, mamy, nie no, mamy. No właśnie. Chyba, ale chyba kiedyś mieliście. Był moment taki, że we Wrocławiu mieliśmy jakieś tam biuro wynajęte, no, to ale, coś ale, ale coś to kreżyło. takie było bardziej pod to, że ja tam miałem blisko, do zjech, żeby, żeby <grym> zajrzeć. Nie, taki, taki de facto siedziby to właściwie chyba nigdy nie mieliśmy. Natomiast to, co chciałem się zapytać, bo jakby skoro macie ten remote async jakby w waszej, waszej jakby DNA firmy, to podejrzewam, że jakby stosowali się ten zdalny event storming jakby na długo przed COVID-em, czyli tą sytuacją, którą mamy obecnie. I, I dla was to nie było takie powiedziałbym, skomplikowane to przejście w świat online, nawet z taką, z taką, z taką rozmową, jaką jest Event Storming. Mm. I, I chciałem się zapytać, jak to u was działało? Nie? Znaczy, czy, czy odczuwałeś jakieś takie problemy, że dobra, nie jesteśmy w jednym pomieszczeniu i nas to jakoś tam blokuje? Czy na tych aspektach, na których jakby tobie zależy, nie? jakby ta sesja zdalna była jakby cały czas OK? Nie? Dlaczego pytam? Bo, bo ostatnio rozmawiałem właśnie z, z Alberto. I, i, i poruszaliśmy właśnie ten wątek na który relatywnie mało osób patrzy, a który wydaje mi się właśnie z perspektywy czasu, że był bardzo istotny w tej ocenie Alberto do tego, że nie chciał stosować właśnie stormingu wersji zdalnej. To były te takie wiesz, aspekty interpersonalne. Patrzenie na, na, na postawę kogoś, jaką się zachowuje. No, wiesz, w siecie online-nowym, kiedy ktoś jest <laughs> miniaturką awatarem 50 na 50 pikseli, nie? to trudno zobaczyć wiesz, jakieś ruchy na, na, gdzieś na mięśni na twarzy, nie? a z kolei dla części osób jest dosyć istotne w takiej sesji, wiesz, jakby on-site'owej. Ja nigdy mnie nigdy nie przekonywała ta argumentacja Alberto, ale to może wynikało z tego, że mm -hmm. nigdy nie miałem tego komfortu pracy na żywo, ale też muszę przyznać, że trochę oszukiwaliśmy, bo to jest, jesteśmy firmą Async Remote, ale mieliśmy np. klientów tam nie wiem, z Niemiec, z Danii, um, gdzie te spotkania np. były w miarę regularnie, y, więc robiliśmy jeden Storming na żywo. Normalnie, klasycznie, tak jak powiedziane, i też obserwowanie mowy ciała i tak dalej, mm -hmm. troszeczkę tego było. Y, natomiast na co dzień, czyli wykorzystywaliśmy tę okazję, żeby ten Big Picture zrobić na żywo. Bo, bo tu, tutaj można było wszystkich zaangażować. Natomiast takie design level to one są według mnie najczęstsze, nie? jakby po prostu na co dzień coś musisz zaprojektować, i, i tutaj znowu może ten biznesową metaforą może poruszę, że biznes nie kupuje od Ciebie event stormingu, nie? więc jakby nie sprzedawaj mu koncepcji event stormingu. Mm, mm, po prostu realizujesz feature i musisz zrozumieć sedno. Akurat biznes nigdy nie ma problemu, żeby czy usiąść i porozmawiać. Bardzo często w biznesie są osoby, które lubią sobie pogadać, więc warto to wykorzystać. Mm jeśli się z nimi usiądzie, takim, no w naszym przypadku jakiegoś kola się zrobi, nagrywać to w e, to wideo, e, jeśli robimy jakąś namiastkę event stormingu, bo myśmy też tak trochę robiliśmy, ale na przykład myśmy nie używali Miro tam jakoś intensywnie wcześniej, nie? Ja na przykład używałem bardzo często Google Spreadsheet i po prostu wspierałem Google Spreadsheet i w komórkach wrzucałem kolorowe, zaznaczone wiesz, nazwy. I, I to było bardzo prymitywne, to było brzydkie w ogóle bardzo, ale tu chodziło tylko i wyłącznie takie umiejscowienie pewnych istotnych eventów mhm. dla tego konkretnego featureka w czasie i żeby Uzyskać to pewnego rodzaju takie potwierdzenie od biznesu, że to tak jest. Nie? Więc to były takie artefakty chwilowe w postaci tam spreadsheet'u, to można było pokazać innym programiście, można było mieć nagrane na wideo tą rozmowę, kiedy to się tworzyło. No, kluczowe zawsze w tych rzeczach w łapanie słownictwa, nie? żeby wiedzieć, jak to mhm. w ogóle oni nazywają. Więc jak masz ten komfort i do różnych, nie wiem. Części biznesu, masz tych specjalistów biznesowych. Akurat właśnie w tym poprzednim projekcie, gdzie pracowałem, to było u nas zauważalne, że jest księgowy, nie? I po prostu on księgowy, on operuje w wydawnictwie językiem księgowym, a za chwilę rozmawiasz z gościem od ustalenia zasad z autorami i on w ogóle mówi totalnie innym językiem, nie? Oni mówią generalnie to samo, ale zupełnie inaczej to ujmują, innego słownictwa używają. No i naszą sztuką, naszą trudnością było po prostu wyłapanie tych dwóch kontekstów, nie? że jest ten kontekst takiego. Taki, właśnie, autorstwa książek i, i kontekst bardzo księgowy, gdzie w ogóle nie ma pojęcia autorstwa książek, po prostu pewne sumy się przesuwają z kąt na konto, nie? Więc taka. Taki do event storming, nie? Czyli używaliśmy koncepcji eventów, jest jakiś efekt stormingu wokoło tego, natomiast ja nigdy nie uważałem, że to jest jakieś takie celowe, że my sprzedajemy event storming. Chociaż mm -hmm. można powiedzieć, że ch chcemy mieć w ofercie event storming, ale to dla tych, co już są uświadomieni klienci, nie? Już są dzięki takim ludziom jak ty, już są wyedukowani, że, że to jest dobra rzecz, ale to wciąż jest mało powszechne. To jest jeszcze taki, tak bardzo wysokopoziomowo sobie rozmawiamy o, ty, o tych rzeczach, to jeszcze jeden aspekt, chciałbym chciałbym tak na koniec poruszyć, bo o ile już jakby zrozumiemy tą potrzebę zmiany i jakby faktycznie będziemy mieli szansę wprowadzić tę zmianę do kodu, czy to w takim poziomie, wiesz, taktycznym, czy strategicznym, co na końcu tak naprawdę jeszcze musi zostać zdeployowane gdzieś tam na produkcję. Nie? To teraz jak tutaj jakby mógłby wskazać taką najlepszą drogę do do tego, żeby tą zmianą, którą wprowadziliśmy się wiesz, po prostu podzielić jakby z użytkownikami. Bo, bo część zespołu, wiesz, idzie takim powiedziałbym podejściem e, Big Bang, <laughs> czyli wiesz, zamykamy się na, na 4, 5, 6 miesięcy gdzieś tam w open space, produkujemy, produkujemy wersję, wiesz, V2 i wprowadzamy na produkcję ze wszystkimi tego, wiesz, zaletami i, i, i wadami i na zespoły idą, wiesz, takim bardzo mocno przyrostowym podejściem, gdzie zasadniczo każdy commit może być, wiesz, zdeployowany. Ej, chyba... jak, to, jak to wygląda u was? Co, co, jaki macie taki najlepszy, wypracowany workflow? Raczej jesteśmy w tym, w tym drugim obozie, czyli u nas jest wszystko przyrostowe i ważne jest to, żeby... Jeden z pierwszych rzeczy, którą optymalizujemy, to jest proces wdrażania na produkcję i zmierzamy do tego, żeby minimalizować. Główna nasza metryka to jest jak szybko zmiany jesteś w stanie po prostu dać useru natychmiast, nie? Mm -hmm. I tu musi być wszystko zautomatyzowane i zmierzamy do tego, że każdy commit mógłby być deployowany od razu i wręcz myślę, że budujemy tą kulturę, aby tak było. I to czasami jest kontrowersyjne, natomiast dla nas daje szansę budowania pewnej, znaczy tworzenia takiej odpowiedzialności i profesjonalizmu, jakby, że każdy mój commit tam każda jakaś taka cząstkowa rzecz jest od razu jest na tyle mała, że wiem, że albo nie zepsuła, albo mam pewne, nie wiem, pokrycie testami i że mogę ją zdeployować. Czyli buduję taki sposób pracy, który jest bardzo przyrostowy, i jednocześnie właśnie nie, pod, nie powoduje tego problemu, że ktoś tam kisi kodzik na branczu. U nas brancze są, e, e, są, zdarzają się, ale są trochę rzadkie. Są tylko i wyłącznie dobrą wolą programisty, jeśli chce to robić na branchu. Zupełnie akceptowalne jest puszowanie do masterka u nas. Co jest, ja wiemy, że to jest kontrowersyjne ogólnie. A czy I... zakorzystacie z trunk-based developmentu? Z tej, tak. z tej idei? Tak, to jest nasza chyba podstawa, trunk-based. Yy... I to nie oznacza, że jest zakaz używania branczy. Są mm -hmm. jak najbardziej trudne kawałki kodu. Gdzie ktoś chce mieć na przykład zrobić pull requesta i mieć to zreviewowane najpierw przez ileś osób. I jak najbardziej wte wtedy wchodzimy w ten tryb takiego code review. Ale większość rzeczy w tych naszych projektach są po prostu takie, że programista w pojedynkę wie, że, znaczy, wie, nigdy nie wie w pełni. Natomiast ufamy swojemu procesowi, że w razie czego jesteśmy w miarę szybko w stanie to wycofać. Mimo, że pracujemy przy systemach, które, przez które przepływają tam miliony euro gdzieś, nie? I, mhm. i to nie jest tak, że możemy sobie pozwolić na jakieś wielkie fakapy. Ale w razie czego też wiemy, jak to poodwracać, poodkręcać nie? i wiemy też, że większy koszt jest tego, że ktoś będzie kisił kodzik przez miesiąc na branczu, a potem będzie problem ze wdrożeniem tego. Nie? I, I tutaj znowu to jest coś takiego, co łatwiej sprzedaje się biznesowi kolejne małe ulepszenia niż ryzyko takiego, że przez miesiąc biznes nie widzi nic, a potem nagle dostaje coś do przetestowania. Więc znowu mógłbym to nazwać, że to jest takie troszeczkę przeorientowanie się na biznes. Nie? Bycie mhm. zoptymalizowanie się pod to, jak biznes tego oczekuje. Co jest trudne. Wielu programistów nie umiałoby pracować przy Trunkest, według mnie. No właśnie, to, od razu to, to wiesz, co to mi to tutaj przyszło na myśl, że jakby to jest kolejna technika, którą wprowadzacie, oprócz wiesz, tych wszystkich zmian jakby na poziomie kodu, jeszcze na poziomie samego cyklu tego wytwarzania, programowania, gdzie umówmy się, żeby poprawnie robić trunk based development, no to jeszcze musisz jakby mieć opanowanych kilka tych technik jakby wspomagających, no bo musisz na przykład zakomitować nieskończonego feature'a, załóżmy, nie? i zdeployować go za jakimś, nie wiem, czy feature flagiem, feature czy też mhm. tam z jakimś innym, wiesz, jakimś tam rozwiązaniem. Zastanawiam ja się, wiesz, jeżeli pracujecie na przykład jako taki zewnętrzny ekspert nie? zatrudniony do dowiedzenia do części systemu, to jak takie coś jest odbierane przez zespół, który jakby dewelopuje pozostałą część aplikacji? I po twojej minie widzę, że odpowiedź będzie ciekawa. <grystanie> to nie są łatwe rzeczy, nie? I my też na przykład nie próbujemy zmuszać, jeśli tam aktualni programiści robią te branże mm -hmm. i sobie review'ują mm -hmm. to wszystko. Znaczy też ja znowu przypomnę, my jesteśmy zawsze na takim long-term mm -hmm. nie? My nie jesteśmy tak zezywani eksperci na chwilkę, coś fiksnijcie i wyjście. Raczej przychodzimy, już raczej zostajemy nie? w większości sytuacji na długo. Więc my próbujemy budować to zaufanie z programistami aktualnymi od początku. My naprawdę z dużym szacunkiem do nich podchodzimy. To jest to, że mimo że widzimy ich błędy, które popełnili, to wiemy, że to jest ta ekipa, która doprowadziła do sytuacji, dzięki której my w ogóle możemy tu dojść, jeśli chodzi o to biznesowe dowiezienie. No i to powiem, ci, to jest tak przepraszam, że się wyda zdanie, ale to jest strasznie niedosmiany aspekt, nie? Jakby legacji, że jakkolwiek legacji wygląda, nie? to to. To jest to oprogramowanie, które pozwoliło być firmie tu i teraz. Tak, nie? Tak. I jakby to, to legacy finansuje jakby twoją obecną pracę i jakby no, to jest to jest coś, o czym wiele osób zapomina. To, jest, to wymaga dużo takiej pokory, nie? Jakby od, od nas i też od tamtej ekipy. Nie? Musimy teraz troszeczkę się zetrzeć, bo też my nie chcemy być w sytuacji, kiedy oni myślą, że oni coś skopali, a my przychodzimy naprawiać po nich, więc nawet nigdy ta narracja nie jest taka budowana. My po prostu jesteśmy do przyspieszenia developmentu, nie? Jakby do. Mm, I wnosimy jakieś doświadczenie w tych wzorcach i próbujemy to uczyć. Czasami trafiamy na opór. Bardzo często jest sytuacja, że nie wiem, że jest czworo programistów po tamtej stronie i na przykład trójka programistów w miarę akceptuje te nasze zmiany, a jeden jest na przykład bardzo oporny i tak widać wyraźnie, że to po prostu będzie starcie. I czasami. No, trochę głupio przyznać, ale czasami się to kończy tym, że ta osoba będzie żegnała tamten zespół, nie? znaczy nasz, nasz wspólny. Zespół. Unikamy też myślenia, że są dwa zespoły. Nie? Po prostu mm -hmm. czasami no, tego wymaga sytuacja biznesowa, że są zmiany potrzebne, ktoś oponuje, jeśli dla niego to jest być albo nie być, no to być albo nie być. Nie? <laughs> to jest pytanie, oczywiście, komu biznes bardziej ufa, czy nam, kiedy którzy weszliśmy na, na świeżo, ale mamy pozycję eksperta, lub też, jeśli ten opór pojawia się po pół roku, a my już zdobyliśmy mm -hmm. sobie to zaufanie wewnętrzne. W praktyce muszę powiedzieć, że zdarzało się te sytuacje, że w cudzysłowie uzwalnialiśmy programistów, nie? ale to tylko dlatego, że po prostu to było bardziej efektywne dla całości sytuacji. nigdy nie było jakieś emocjonalne, czy jakieś konflikty osobiste, To po prostu nie ma sensu walczyć z czymś, co już jakby, no wiemy, że tak nie może być robione. Nie? I tak na koniec, bo tak jakby będziemy się zbliżać już powoli wiesz, do końca tej naszej rozmowy, bo to już prawie godzina minęła. Andrzej, trzy rady od ciebie dla osób, które są w takiej sytuacji, że, że kodzik i biznesowo, i technicznie, jakby rozgrywając, nie daje rady. Co byś zasugerował? Jakieś trzy rady od ciebie dla osób, które jakby, żeby dało się te rady zastosować tak, żeby, nie wiem, za miesiąc, za, za, za pół roku każda strona była zadowolona. Ale te rady dla programisty, tak? Tak, rady dla programisty. Ojej. <laughs> <laughs> <Jaka> Niemożliwe troszeczkę. <laughs> Może być jedna, ale skuteczna. Wiesz co nie wiem, dla mnie jest ważne i to bym radził też. Właśnie, może jakiś event story w tym pomaga, żeby szybko wiedzieć, jak powinno być. Czyli widzisz ten swój bałaganik aktualny dzisiaj mm -hmm. i żebyś ty wiedział, czy wiedziała i twój zespół, żeby wiedział. Do czego w ogóle zmierzacie? Czyli zakładamy na przykład, że biznes się nie zmienia, że przez chwilę nie ma, że to jest tak kształt kodu, jaki miałby pozostać, chociaż wiadomo, że coś tak będzie zmieniało i tak, ale miejcie to zrozumienie, nauczcie się przez event storming, przez DDD, jakie konteksty mają tu powstać, jakie rhythm modele mają powstać. To są rzeczy, jakie archetypy tutaj funkcjonują. To są rzeczy, które naprawdę to jest kwestia nauczenia się i będziesz to wiedzieć. Tak jak rozmawialiśmy, wszystkie projekty są takie same generalnie I tam 80% tego kodu to jest jakiś generyczny kod. Może nawet część rzeczy, nie wiem, może zarządzanie kontami nie musicie mieć po swojej stronie, po prostu użyjcie jakiegoś tam auth zero czy czegoś innego do logowania się. Zastanówcie się, co jest, co jest tym, tym, tą architekturą docelową, nawet jeśli jeszcze kompletnie nie ma, ale jaka powinna być. Bo wtedy dużo łatwiej będzie Wam unikało się rozmów wewnętrznie, co, jakie zmiany należy wprowadzać. Wiadomo, że ten kontekst musi powstać prędzej czy później, więc ktoś go w końcu ma utworzyć. Nie? Druga rzecz. Może trochę kontrowersyjna, ale w tych systemach legacy ja zalecam nietestowanie. Nie skupiam się tak bardzo na tych unitowych testach w rozumieniu. To, to też cała wielka debata pewnie by była z tego. Czyli wielkim antywzorcem, który widzę, to jest unit testy w rozumieniu klaso-testy. Czyli każda klasa ma swój test. Ja uważam, że to jest jakiś mhm. troszeczkę absurd. Więc uważam, że jeśli masz legacy, to bardziej akceptowalne dla mnie jest budowanie testów, czyli coverageu całego, pokrycia testami. Wysoko w miarę po to, żebyś, tym, żeby te testy ci się nie plątały po drodze, kiedy ty refaktoryzujesz. Nie? Bo jeśli za każdym razem, kiedy refaktoring, próbujesz wyciągnąć jakieś nowe klasy, czy coś poprzenosi do innego kontekstu, i nagle to się okazuje, że za tobą ciągnie pewną pewien, biurokrację związaną z update'owaniem testów, to ty sobie po prostu przestaniesz chcieć robić tych zmian. Nie? Mm -hmm. Więc y, architektura testów to jest ogólnie bardzo duży temat, i pewnie nie pogadamy o tym za dużo dzisiaj. Natomiast y, próba jednak takiego budowania testów, że kiedy ty refaktoryzujesz albo nawet wyciągasz kontekst, to właściwie testy nadal działają. Nie? Czyli żeby, żeby szukać tego poziomu. I testy to jest też coś, co... No też kolejny kontrowersyjny temat może, czy testy zależą od architektury, czy nie. I czasami będą zależały. I te testy też trzeba w jakimś sensie nad nimi pracować cały czas. Czyli testy też się refaktoryzuje, testy też... Przyglądaj się tym testom, które was spowalniają i jakby mm -hmm. naprawiajcie je. No, w końcu testy są tak zwane obywatelem pierwszej kategorii w projekcie, nie? a nie gdzieś tak. tam obywatelem, który stoi w dziesiątym rzędzie. Tak, tak, tak. I e, może najbardziej konkretna technika. Naucz się na pamięć wszystkich technik, technik refaktoryzacyjnych Martina Fowlera. Mhm. Po prostu tam jest wszystko już użyte i tam są te transformacje na poziomie już bardzo szczegółowym i bardzo bezpiecznym. I tak samo Martin Fowler i legasy Federsa. Uncle Bob ma też bardzo fajne swoje narracje takie refaktoringowe. Są takie refaktoringi na najniższym możliwym poziomie. Jakie przeniesienie, jakie robienie krok po kroku jest bezpieczne po prostu w każdym języku. Nawet w Ruby mm -hmm. czy w PHP. <laughs> można zaufać procesowi. się sklasyfikował na koniec. <laughs> no bo to są takie transformacje. Właśnie chyba Uncle Bob to wprowadził, że są refaktoringi są transformacje. Transformacje są te takie najniższe, już najniższego poziomu zmiany. Czyli przesuń parametr nie? Mm -hmm. gdzieś tam. I właśnie chodzi o to, żeby Nauczyć tych technik refaktoryzacji, które są na tak bardzo niskim poziomie, że to są takie, że każdy commit to jest właśnie jedno przesunięcie parametru, nie? że nie robisz takiego właśnie, nawet takiego małego big bangu na jeden dzień pracy, tylko robisz mikrozmiany, które ciągle jesteś na zielonym, ciągle komitujesz, mm -hmm. ciągle deployujesz, bo to wiesz, że to działa. Jeśli masz te techniki opanowane, to ty jesteś w stanie każdą, każdy większy refaktoring po prostu zrobić jako serię, nie wiem, 25 małych komitów. To, jest, to wymaga doświadczenia. Można się tego nauczyć właśnie po pierwsze studiując te książki, a po drugie używając, fantastyczne są techniki refactoring kata. Są cudowne przykłady w repozytoriach, w każdym języku. Bierzesz sobie refaktoring kata i po prostu próbujesz to refaktoryzować i uczysz się bezpiecznych zmian na, te, mm -hmm. na tym przykładzie. Uczysz się budowania pokrycia testami. Jak ktoś jeszcze potrzebowałby jakiejś takiej może bardziej zaawansowanej porady, to zachęcam do zapoznania się z mutation testing. To jest prawdziwe pokrycie testami. W Ruby mamy świetne narzędzie Mutant, które po prostu testuje Twoje, twoje testy. Nie? Czyli bada, czy ty w ogóle możesz sobie pozwolić na refaktoryzację. Może się okazywać, że ty wcale nie masz pokrycia testami, tak jak tobie pokazuje jakiś tam tool taki mm, zwykły, a nie, nie mutacyjny, i to się wydaje, że tam masz 90%, a to masz tak naprawdę 20%. Nie? Po prostu wszystkie branże są na niej pokryte. Mm -hmm, mm -hmm. To ja bym do tego zestawu Twoich hat jeszcze tylko dodał, to, o, ten, ten aspekt, który podkreślałeś, na tej, czyli, czyli aspekt komunikacji. Umiejętność przekazywania i rozmowy z biznesem, tak, żeby po prostu tutaj budować nic wspólnego rozumienia, a nie odstraszać naszymi technicznymi tutaj, wiesz, jakimiś konceptami. Tak, i, i jeśli jesteś w jakimś projekcie też dosyć długo, powiedzmy więcej niż pół roku, oczekiwałbym od ciebie, jako od programisty, od programistki, że stajesz się już ekspertem biznesowym w tym temacie. I nie wiem, pracowałem przy, przy systemie księgowym, to przyrobiłem sobie online nowy kurs księgowości. Nie? Jakby tego typu rzeczy według mnie są. Um, są istotne, nie? Musisz być, to ty tworzysz machinerię tego biznesu, nie? To jakby no musisz być ekspertem w tym temacie. No, Słusznie. Andrzej, dziękuję ci bardzo za rozmowę, chyba to, to była twoja druga wizyta, mam nadzieję, że nie ostatnia, że dasz jeszcze kiedyś namówić, bo tutaj wątków, że tak powiem, rzuciłeś, rzuciłeś, no aż tyle, że, że chyba bym tutaj mógł pójść zagosić na stałe razem z Kubą i <grymne> Limonem, do czego będę was kiedyś gorąco zachęcał. Dziękuję także, bardzo. No dzięki, dzięki także wam za, za posłuchanie tej kolejnej rozmowy z Andrzejem. Napiszcie w komentarzu, czy, czy na Facebooku, czy na Twitterze, jak to u was wygląda z tą refaktoryzacją, jakie problemy i, i czy to są problemy związane z komunikacją, z rozmowy, z biznesem, czy po prostu takie związane po prostu z umiejętnościami, o których tutaj Andrzej e, wspominał. Dzięki i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec tylko może zachęcę, jeśli ktoś miałby do mnie konkretne pytania, to poza tutaj komentarzami pod tym wszystkim, też zachęcam do kontaktu na Instagramie. Na Instagramie narodzi nam się ciekawa społeczność techniczna, polskie community rośnie tam w siłę. Moje konto to jest Andrzej Krzywda po polsku, zapraszam do kontaktu tamtędy. Konta będą podlinkowane tutaj jak zwykle w, w materiałach dodatkowych. Będzie tam także kilka linków między nimi do, do Trunk Development, o którym Andrzej wspominał, do katalogów efektoryzacji. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki.